Cześć, siema, dzień dobry, witam was, a to jest Q&A i czytamy pytanie. Paulina pyta, energia kobieca, a energia męska, czy to ma sens, czy się je rozróżnia? Jak do nich podchodzisz, czy balans, czy niekoniecznie? Jak je rozumieć? Czy to w ogóle istnieje etycera, etycy? No więc Paulino, sprawa wygląda tak. Mnie w szkole na lekcji biologii uczono, że istnieje sobie kobieta, istnieje sobie mężczyzna i kobieta wydaje na świat jajo, a mężczyzna wydaje na świat plemnika. I jak plemnik dojdzie do komórki jajowej, to dochodzi do zapłodnienia i tak rodzi się dzidziuś. Nie, dobra, bez kitu, dobra, przesadzam. Ale no generalnie no, rozróżnia się, nie? W sensie, że mamy kobietę i mamy mężczyznę i są różne różnice pomiędzy kobietą a mężczyzną, w sensie nie jesteśmy tacy sami, chociaż współczesne ruchy próbują wszystko zrównać i uprościć, co niekoniecznie wychodzi nam na dobre. Tak sobie myślę, wiecie co, bo generalnie to będzie podobnie jak z Kundalini. Ja mogę tutaj dać taką generyczną, uogólnioną odpowiedź, wiecie, z tych różnych przekazów, które teraz są modne, nie? Że generalnie mamy energię kobiecą, mamy energię męską, że wiecie, że... O, zresztą nie chcę mi się tłumaczyć, już nagrywałem na temat filmy. Ale pokmińmy sobie trochę tak na chłopski rozum, nie? Tak po prostu, wiecie, jakbyśmy szli na wieś i sobie z chłopem jakimś takim rozmawiali, nie? Czy ma to sens w ogóle rozróżniać? Popatrzmy każdy z nas sam na siebie, nie? Jestem mężczyzną, ty może jesteś mężczyzną, albo jesteś może kobietą, nie? Czy widzisz jakąś różnicę między sobą, a odmienną płcią, nie? A osobami odmiennej płci. Czy widzisz jakieś różnice? Teraz popatrz sam na siebie i pomyśl sobie, czy widzisz jakieś podobieństwa? I teraz, czy uważasz, że trzeba to rozróżniać? Czy trzeba to balansować? Jak twoim zdaniem należy to rozumieć? Tak na chłopski rozum, nie? Dla mnie osobiście, jakby wiecie, zapodaję tą rozkminę teraz. Nie mam przygotowanej żadnej odpowiedzi, nie? Co jest w sumie nawet ciekawe, bo sam nie wiem, o czym będę myślał za chwilę, jak będę wypowiadał te słowa. Tak sobie myślę, że moim zdaniem no są te różnice między kobietami i mężczyznami i sam uważam, że są one ważne. Dlaczego? No bo każdy z nas biologicznie pełni jakąś rolę, nie? Wiem, że miałem gadać o energiach, a schodzę na temat płci, ale zaraz wrócę do tych energii, nie? Zmierzam do tego, że jeżeli patrzymy na siebie, nie, jak na ludzi i widzimy te różnice i widzimy też podobieństwa, no to chyba normalne jest, że one istnieją, nie? W sensie kobiety nie są takie same fizycznie jak mężczyźni, a mężczyźni nie są tacy sami fizycznie jak kobiety. Ale jednocześnie mamy jakieś cechy wspólne, bo jesteśmy ludźmi, nie? I wiadomo, mamy dwie ręce, dwie nogi, mamy głowy, narządy wewnętrzne, poza tymi płciowymi, które nas odróżniają, no to jakby jesteśmy ludźmi, nie? No mężczyźni są troszeczkę silniejsi fizycznie, kobiety mniej, mają muskulatury. No i wiadomo, jest ten aspekt biologiczny, przystosowawczy, rodzenia dzieci i kulturowy. No ale tak wewnętrznie, jak obserwujemy siebie, to jest to i to. Mamy i różnice, i mamy podobieństwa. I teraz pytanie brzmi, czy ma to duże znaczenie w naszym życiu na co dzień, jak my doświadczamy siebie i doświadczamy innych ludzi, nie? Jakby relacji z innymi ludźmi.
No, wychodzi na to, że przynajmniej z mojego punktu widzenia ma to duże znaczenie, bo ja na przykład zauważyłem, że kulturowo, mimo tego, że wiecie, mamy te, nie wiem, WDŻety w podstawówce, jakieś tam wychowywanie do życia w rodzinie, gdzieś tam uczymy się odmienności płci, mamy biologię i w ogóle, to tak naprawdę mało o sobie wiemy, nie? Mało wiemy o osobach odmiennej płci i mało wiemy sami o sobie. No, jakbyśmy dużo wiedzieli, to byśmy nie zadawali sobie takich pytań, nie? A mało wiemy. Ja przynajmniej pamiętam, że mało wiedziałem o sobie i dopiero gdy miałem tak, nie wiem, około 22 lata, zacząłem te tematy rozkminiać, gdzie wydaje mi się teraz to absurdalne, że po prostu człowiek, który jest już dorosły, dopiero zaczyna, nie wiem, rozkminiać to, co to znaczy być mężczyzną, nie? I albo kobieta, co to znaczy być kobietą. No, wiecie, z tego punktu widzenia energetycznego modne jest to, żeby wymieniać tę energię, że rozróżniać tę energię, że mamy mężczyzn, którzy są, że mamy energię męską. Widzicie, jak mi się to miesza. Ale to dlatego właśnie, że męskość i kobietość przypisujemy płci. Mamy energię męską, która jest taka, no, silna, dominująca, ekspresyjna, ekspresywna, taka asertywna, egoistyczna, nie? No i mamy tą energię kobiecą, która jest taka recesywna, bardziej intuicyjna, bardziej dążąca do ugodowości, do nawiązywania połączeń między ludźmi. Co stawia troszeczkę tą energię, nie wiem, w takiej pozycji niższości, tak, względem tej męskiej, przynajmniej jak o tym tak rozkminiamy, chociaż na co dzień nie wydaje mi się, żeby to tak funkcjonowało. Inaczej nasze społeczeństwo by w ogóle nie funkcjonowało. Dlatego warto jest się w ogóle tutaj zastanowić nad tym, co my chcemy tak naprawdę obserwować, nie? Czy chcemy obserwować samych siebie w stosunku do tej drugiej energii, do tej drugiej płci? Czy chcemy po prostu patrzeć na siebie i rozróżniać dwie energie w sobie, nie? Czy ja mam na przykład patrzeć na siebie i obserwować i rozkminiać? Dobra, teraz zachowuję się po męsku jak mężczyzna, teraz zachowuję się jak kobieta. Nie? Albo jeżeli jesteś kobietą, to możesz sobie pomyśleć o sobie. Dobra, teraz zachowuję się jak mężczyzna, po męsku, a teraz zachowuję się jak kobieta, po kobiecemu. I od razu możemy tutaj zobaczyć, że jest pewien rodzaj dysonansu, jest jakiś rodzaj dyskomfortu, nie? Gdy ja jako mężczyzna myślę o tym, że zachowuję się jak kobieta, to od razu pojawiają się w mojej głowie stereotypy, nie? Jeżeli przejawiam energię kobiecą, jeżeli komuś pasuje bardziej tak nazywać to. Od razu pojawiają się w mojej głowie stereotypy. O, jestem ciota, jestem cipka, tak? Jestem miękki, nie wiem, jestem słaby, jestem za bardzo miły, jestem za bardzo ugodowy, nie wiem, whatever, nie? I to są w większości te cienie, które znamy my, mężczyźni, tak? Wy kobiety znacie swoje jakby programy, nie? Jeżeli ty jesteś kobietą, to sobie pomyśl. Ile jest we mnie męskości, kiedy zachowuję się po męsku i co czuję, gdy zachowuję się po męsku, nie? To jest dobre pytanie. I zaraz będziesz miała z tyłu głowy narrację. Typu: a, jesteś niegrzeczna, zła dziewczynka, to jest B. Zaraz, nie wiem, kogoś odrzucisz, tak? Bo zachowasz się asertywnie, to kogoś odrzucisz i on, nie wiem, się źle poczuje, tak? Bo jest taka troska o uczucia innych ludzi. Ty wiesz najlepiej, znasz siebie najlepiej, więc wiesz najlepiej, co pojawi się w twojej głowie. No i tutaj, pod kątem tego, wydaje mi się, że chyba jest najlepiej obserwować siebie, nie? Pod kątem właśnie tych programów, które są związane z tymi kategoriami energetycznymi czy płciowymi. Wydaje mi się, że naprawdę, jakby nazywamy to energiami, ale to ma duże podłoże, jakby skądś to się wywodzi, nie? I dążę do tego, że generalnie jest to praktycznie to samo co płeć, mimo że nazywamy to trochę inaczej.
Albo przynajmniej tak to ubieramy w słowa i tak to rozróżniamy w takich kategoriach. Naprawdę jest to dużo, moim zdaniem, do rozkminienia wewnątrz siebie i do zaobserwowania. Na pewno trzeba to zrobić indywidualnie, bo... Znaczy, na pewno warto jest to zrobić indywidualnie. Plus, no jeżeli ktoś potrzebuje zaczerpnąć jakąś wiedzę, to dodatkowo tą wiedzę też zaczerpnąć. No i przede wszystkim jakby zadać sobie pytanie, na ile czuję się w moim życiu, nie wiem, męsko albo kobieco, na ile chcę się w moim życiu czuć męsko albo kobieco, co mówią albo myślą o mnie inni ludzie, ale nie w takiej kategorii, żeby się tym przejmować, tylko w takiej kategorii takiego lustra, nie? Żeby sobie rozkminić, jak ludzie mnie postrzegają i wtedy ewentualnie, jeżeli ktoś chce się zrównoważyć, to znaleźć przeciwne ekstremum. A jeżeli chodzi o zrozumienie tego, no to jest tu szerokie pole do popisu. Generalnie są ludzie mądrzejsi ode mnie, którzy to fajnie opisują. Na przykład lubię Jordana Petersona słuchać na te tematy i uważam, że on świetnie opisuje tematy damsko-męskie, przynajmniej pod kątem właśnie tego, co się dzieje teraz na świecie. Poza tym, no to jest taka, mówię, trochę subiektywna też kwestia, nawet w życiu codziennym, nie? Co się dzieje, gdy na przykład jesteśmy w grupie ludzi i ktoś zachowuje się po męsku? I popatrzcie, albo przejawi męską energię, powiedzmy, nie? I od razu mamy w głowie jakieś skojarzenia. Czy przyjmuje pozycję przywódcy? Czy przyjmuje pozycję lidera, nie? I teraz jakim jest przywódcą, jakim jest liderem? Jeżeli jakby przejawia tej energii za dużo, to jest taki tyraniczny, jak tyran, nie? A jeżeli ma to zrównoważone z energią kobiecą, to przyjmuje rolę przywódcy, ale jednocześnie interesuje się potrzebami innych ludzi, nie? Albo popatrzmy sobie, że na przykład jest kobieta i ona przejmuje, nie wiem, jakby przejawia energię męską i zaczyna, no, przewodzić, tak? I taka kobieta też może mieć tyle tej energii męskiej, że może stać się tyranem, taką, wiecie, wiedźmą, nie? A może mieć to zrównoważone i może to funkcjonować całkiem nieźle. Albo w drugą stronę, nie? Co się stanie, jeżeli mam mężczyznę, który przejawia za dużo energii kobiecej, tak? Jeżeli jest coś takiego w ogóle. Bo wiecie, mam takie wrażenie, że to jest trochę jazda po stereotypach i po jakichś kategoriach, bo jak sobie teraz tak myślę, to nie wiem, nigdy nie, może to kwestia mojego doświadczenia, nie? Bo nigdy chyba tak naprawdę nie spotkałem osoby, mężczyzny, który miałby, nie wiem, za dużo energii kobiecej, moim zdaniem. Ani też nie spotkałem kobiety, która miałaby mieć za dużo energii męskiej. Bo wydaje mi się też, że kobiety na swój sposób realizują energię męską i mężczyźni na swój sposób realizują energię kobiecą. Nawet jeżeli nazywamy je podobnie, to inaczej facet... Nie, może inaczej. Inaczej... Kurczę, no... Jakby dążę do tego, że kobiety realizują energię męską w swoim stylu, a mężczyźni realizują kobiecą energię w swoim stylu i tak samo mężczyźni realizują męską energię w swoim stylu i kobiety realizują kobiecą energię w swoim stylu i są tutaj podobieństwa i są tutaj różnice. Ja mam wrażenie, że to wideo będzie trochę pomieszane. Ale... Mimo tego mam nadzieję, że coś z tego wyciągniecie dla siebie. Wiecie, ja czasami jak nagrywam wideo i wskakuję w jakiś nowy temat, nie wiem, jestem nieprzygotowany, staram się odpowiedzieć merytorycznie, ale trochę fruwam po wątkach.
to mam wrażenie, że realizuje swoją, powiedzmy, kreatywną, kobiecą energię, ale jednocześnie wyrażam siebie w asertywny sposób, więc to też jest trochę męskie. Wiecie, trochę tego, trochę tamtego, o. Tak to trzeba rozumieć. Trochę tego, trochę tamtego. Ja na imię Damiano, dzięki wam serdecznie. Pozdrowienia od Koteła. Dajcie łapkę w górę dla Koteła. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, siema, na rapa.